Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Dziś na życzenie internauty kręcimy film Jazda próbna, a czym zobaczycie za chwilę. Zapraszam, zostańcie z nami. Jedziemy na jazdę próbną Dacią Docker Van po mieście. W związku z tym, że jest to samochód dostawczy, plan mam taki. Jadę pod jedną i drugą dużą placówkę handlową, materiały budowlane, materiały spożywcze, zaparkuję pod jednym i pod drugim marketem i wracam do firmy. W firmie ładuję komplet kół zimowych na felgach stalowych na pakę. Zapomniałem dodać, że w tej części jadę na pusto. Będę słuchał, jakie są odgłosy z przestrzeni bagażowej. Jest to samochód dostawczy, w związku z tym tam może być wesoło. Jedziemy. Światła do jazdy dziennej same się włączyły. Nie musimy o nich pamiętać. Ale już światła mijania, inaczej niż na przykład w Dusterze, musimy sami włączyć. W Dockerze obecnej generacji nie ma czujnika zmroku. Zatrzymam się jeszcze na chwilę. Test spalania. Wyzeruję komputer pokładowy. Regulacja komputera pokładowego manetką na końcu, przyciskiem na końcu manetki zeruję licznik. Jest zero. Jadę. Łagodny wyjazd od nas, w miarę pusta ulica, ale pamiętajcie, żeby przy wyjeździe zwracać uwagę na te samochody pędzące od strony Chełma i Zamościa. Jest do przeskoku trzy pasy, jeżeli chcecie zawrócić w tamtą stronę. Ostrożność. Zadziałał stop-start, czyli silnik samoczynnie się wyłączył. Jest cichutko. Silnik nie pracuje, nie emitujemy zanieczyszczeń. Po naciśnięciu sprzęgła silnik samoczynnie się włączy. Ciekawa pozycja za kierownicą jest w Dockerze. Siedzimy jak na krześle. Czyli dosyć wysoko, nie na podłodze. Pozycja taka bardziej naturalna. Ponownie stop-start, wyłączył silnik. Ta jazda próbna jest taka trochę dziwna, ponieważ nie ma ze mną Maćka. Niestety jest to samochód dwuosobowy. Maciek nie może siąść za mną, a tutaj jest za mało przestrzeni dla obiektywu, żeby ogarnął wszystko ładnie. Mam nadzieję, że w ten sposób, jak kręcimy, będzie pokazane wszystko tak, jak trzeba. Nacisnąłem sprzęgło, silnik automatycznie się uruchomił. Oczywiście sprawdzamy na prawo, czy ktoś tam nie pędzi na czerwonym. Wyłączę stop-start. Wyłączę. Wyłączenie stop-startu w Dockerze Van jest pod hamulcem ręcznym. Puszczam sprzęgło. Silnik dalej pracuje. Całkiem wygodny ten fotel, w szczególności trzymanie boczne. Oczywiście długość siedziska mogłaby być dłuższa. Ja mam 1,91 m wzrostu. Przydałoby się. Myślałem, że będzie głośniej,
ale zaraz wjedziemy na nierówności. Całkiem dobrze. Oczywiście słychać tam jakieś odgłosy w przestrzeni bagażowej. Jedziemy na pusto. W związku z tym całe to pudło wyolbrzymia dźwięki. Ale jak na razie nie jest to ani denerwujące, ani przeszkadzające. Zobaczymy, jak na drodze bardziej dziurawej te odgłosy będą się pojawiały, jak będą brzmiały. Można by tam zamontować głośniki. No i byłoby bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Oczywiście jedziemy zgodnie z przepisami, 70 km na godzinę. Przed nami jest samochód dostawczy, większych gabarytów, nie widzicie go, ale też jedzie 70. A jeszcze przed nami nauka jazdy. I spowolniamy. Elka jedzie znacznie wolniej. Mam nadzieję, że nie jedzie w tą stronę, tą samą stronę, co my. Tu były takie doły. Zawieszenie proste. Kolumna MacPhersona z przodu, w zasadzie kolumny, oraz zwykła belka skrętna z tyłu, ale całkiem dobrze wybiera nierówność, jest takie bardzo to sprężyste. Nie jest to oczywiście pneumatyczne zawieszenie i super komfort, ale w Dacia Docker nie o to tu chodzi. Jest to samochód dostawczy, zarabiający na siebie, taki wół roboczy. Jesteśmy pod dużą hurtownią spożywczą i znajdźmy miejsce do zaparkowania. Zaparkuję przodem, ponieważ musimy przecież załadować towar na pakę tak zwaną. Jakbym zaparkował tyłem do słupków, to oczywiście nie byłoby możliwości załadowania towaru. Ale w kolejnej części będę parkował tyłem. Zobaczymy, jak się parkuje ze ścianą za nami. Zmieniamy miejsce. Zmieniamy okoliczności przyrody. Oj, nie w tą stronę cofałem. Przepraszam, najmocniej. Uciekamy na własny pas. Okay. Zmieniamy hurtownię. Tutaj założyliśmy, zapakowaliśmy artykuły spożywcze. O, fajny podskok. Brakuje tych głośników w środku. Takie mini studio mobilne by było. Studio mobilne Daci.
ta pozycja za kierownicą. Tak wysoko się siedzi. Tutaj też będziemy ładowali towar. Znajdziemy sobie miejsce jakieś. Nie za blisko wejścia. Ale też nie za daleko, żebyśmy się nie zmęczyli. Jesteśmy. Jesteśmy. Towar jest ładowany na przestrzeń bagażową. Czekamy. I za chwilę ruszamy dalej. Jest pokusa, ponieważ przede mną nie stoi żaden samochód, ale nie. Idziemy na utrudnienia. Cofniemy. Tutaj głęboko trzeba się wychylić, żeby zobaczyć, czy nie ma nikogo za nami. Przydałyby się czujniki cofania. Przydałaby się kamera. Możemy to wszystko zamontować na życzenie klientów. Są dostępne takie rzeczy w gamie akcesoriów albo fabrycznie. Jest trochę twardy. Oczywiście dzieje się tak dlatego, że nie jest to stricte samochód osobowy. On ma raczej wozić duże ciężary. Ładowność takiego dokera to jest do 750 kg. Aczkolwiek nie każda wersja ma taką ładowność. Wersje podstawowe mogą mieć ładowność 650 kg. Bardzo duże, także dużo w nich widać. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, przy parkowaniu przydałby się czujnik cofania, a najlepiej czujnik cofania z kamerą cofania. Mielibyśmy wtedy pełen podgląd, pełną widoczność do tyłu. Duża szyba przede mną. Wszystko widać. W dostawczaku zazwyczaj lusterko wsteczne, w samochodach osobowych lusterko wsteczne zazwyczaj jest tutaj i ogranicza widok. Tutaj nie ma tego lusterka, w związku z tym panoramę mam przed sobą. Jadę silnikiem wolnoszczącym 1.6 przy pięciobiegowej skrzyni biegów. Jak zauważyliście, już miałem odruch zmiany na szóstkę, a tu nie. Ale ciągle mam 70 km na godzinę, czyli według przepisów do ruchu miejskiego chyba wystarczająca prędkość. Nie o to chodzi, żeby w samochodach dostawczych się ścigać. Wracamy do firmy, zrobimy załadunek, myślę, za jakieś 70 do 80 kg nasz towar będzie ważył, już rzeczywisty towar. Zobaczymy, czy jest różnica jadąc na pusto oraz załadowany, obciążony samochód. Wjechałem od Alei Solidarności, Alei Witosa, czyli tym krótszym wjazdem. Jak widzicie, całkiem płynnie, całkiem fajnie. I tutaj zaparkuję już tyłem do drzwi.
widzę krawężnik w lusterku wstecznym, widzę również, jak zaparkowane są samochody obok. To może być pewna podpowiedź przy parkowaniu tyłem. Koniec pierwszej części. Ładujemy na przestrzeń bagażową Dockera komplety kół. Komplet kół zimowych na felgach aluminiowych, alu z gamy akcesoriów Daci oraz dwa koła na felgach stalowych. Też u nas do dokupienia. Cen nie powiem, zadzwońcie. Dzwońcie do mnie albo do Maćka, a nie do sprzedawców niezaangażowanych w tworzenie naszego kanału. Ładujemy. Towar załadowany, możemy jechać do klienta. Pojadę w tej chwili gdzieś na osiedle może, jeszcze nie wiem. Plany jak zwykle rodzą się na szybko w głowie. Półtora i kompleto kół zimowych. Myślę, że waży to około 20 kg, może 25. Wydaje mi się również, że odgłosy w związku z załadowaną przestrzenią bagażową powinny być nieco stłumione. Również ciężar, może nie za duży, spowoduje, że samochód też będzie stabilniej stał na kołach. Również możemy towar załadować albo wyładować drzwiami przesuwanymi z prawej oraz z lewej strony. W obecnej gamie modelowej obydwoje drzwi przesuwnych są w standardzie. Jedziemy do klienta. Część druga testu jazdy próbnej do Kerewa. I trafiliśmy na godzinę szczytu. No, 14:10. Raz, dwa, trzy Elki przed nami, ale frajda. No, w tej chwili już się nie przebijemy na czwarty pas. Uciekamy w stronę północną. I podziękowania za wpuszczenie. Bądźmy kulturalni na drodze. W pierwszej części coś nam grzechotało w drzwiach, skrobaczka w lecie. Może była potrzebna. O, pierwszy parking, pierwsi nasi odbiorcy. Zobaczmy, czy znajdziemy miejsce do zaparkowania. O, ciasno, bezmyślnie zaparkowany samochód. O, tutaj mamy. Pięknie. Cieniu, przy innym samochodzie, którego nie widać w lusterkach. O, i teraz dopiero go widać, powolutku. Pamiętajcie, że zawsze można poprawić parkowanie i właśnie to zrobię, w szczególności takim dostawczakiem, gdzie w zasadzie jesteśmy skazani wyłącznie na lusterka wsteczne. Dobrze, parkujemy. Mamy samochód obok zaparkowany, więc możemy również do niego zaparkować. Jeszcze mamy z 5 cm. Jest. Zaparkowaliśmy tyłem. Daje radę, aczkolwiek z prawej strony nie miałem samochodu. Może inne miejsce do parkowania będzie łaskawsze i zaparkuję między dwoma samochodami. Wyjeżdżamy. Tutaj też dużo miejsca do parkowania, jak nigdy. Niesamowite. Na innym parkingu poszukam właśnie takiego miejsca, żeby zmieścić się między dwoma samochodami.
mam wrażenie, że jest troszeczkę ciszej z tym ładunkiem. Delikatnie. Jednak ta blacha ciągle tam oddaje te odgłosy. Zapewne jakby była podłoga wyłożona drewnem albo jakąś wykładziną gumową lub też czymś podobnym, zbierałaby te odgłosy. Oczywiście zabudowy różnego rodzaju możemy robić na dokerze. Mamy sprzedany doker w zabudowie w izotermie. Na pewno go pokażemy. Samochody z zabudowami warsztatowymi, drewniane, aluminiowe zabudowy, jak najbardziej też. Nie pamiętam, czy mamy coś takiego sprzedanego, ale na pewno możemy zaoferować takie zabudowy w naszej autoryzowanej stacji. Jedziemy na osiedle. Zupełnie nie znam tego osiedla, ale tak sobie wyobrażam, że użytkownicy takich aut to są na przykład kurierzy, dostawcy. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj ciągle nie. Idziemy dalej. Skrzyżowanie równorzędne. Skręćmy w prawo. Jedźmy prosto. Doły, 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 nierówna nawierzchnia. Przy prędkości 30 km na godzinę nie jest to męczące. Ale to nie jest zaskoczenie, prawda? Skręcimy w lewo. Już wiem, gdzie jestem. Już się odnajduję. Tutaj nie było skrzyżowania równorzędnego. No niestety korki. Ale jest światełko w tunelu. O, system wspomagania ruszania pod górę zareagował. Jest to system, który zatrzymuje samochód właśnie stojący pod górkę. Przez 3 sekundy utrzymuje system samochód nieruchomo po to, żeby zmienić bieg, puścić sprzęgło i jechać bez stoczenia się do tyłu. Ja jestem jeszcze z generacji tych kierowców, kiedy uczono jeździć, ruszać pod górkę z wykorzystaniem pedałów, nawet nie hamulca ręcznego. Może kiedyś opowiem, na czym to polega, chociaż podejrzewam, że tacy fachowcy jak wy i tak wszystko wiecie. Skręcimy w lewo. Dzielnica, powiedzmy, przemysłowa, gdzie jest dużo zakładów, dużo firm, mniej domków
jestem dostawcą z firmy do firmy. Jedziemy prosto. To docker nie jest osobówką, to słychać. To słychać ten dźwięk rozbijający się o metalowe elementy. Ale cóż, cena rekompensuje wszystko. Mówiłem w pierwszej części, bardzo fajna pozycja za kierownicą. Nie siedzę nisko, siedzę tak jak na krześle, jak na fotelu. Myślę, że dla osób dużo jeżdżących jest to ogromna zaleta. Chciałbym Maćkowi powiedzieć, że ta skrobaczka to nie był element tańczący gdzieś w schowku, albo w schowku przed nim, albo w schowku w drzwiach, bo nadal coś tańczy. Wszystko zaparkowane, wszystko zajęte. Skręćmy w lewo. Może tutaj coś znajdziemy. Za nami jechał samochód. Też nie chciałem blokować go. Znowu mamy gorszą drogę. O. A tu brama wjazdowa, to nie będziemy parkowali. Tam przystanek też nie można. Kurczę, ludzie w firmach pracują, samochody poparkowane. Brak miejsc do wykonania testu naszego. Tutaj nie, kolejny wjazd, kolejne samochody. Na teren firm nie będę wjeżdżał, bo może spotka mnie przykra przygoda. Tutaj coś mam, ale jakieś dziwne te miejsca z tylnymi kołami na chodniku. Jedźmy w prawo. Parkowanie równoległe przodem. Wyładowanie towaru z prawej strony, od strony chodnika, drzwi przesuwne w standardzie. Zaczekamy, aż nas ominie samochód. Cofamy delikatnie, bo za nami tir, i wyjeżdżamy. Szukamy kolejnego miejsca pod kolejną firmą. No może to miejsce takie między dwoma samochodami się trafi, żeby zaparkować tyłem. Się czuję jak na nauce jazdy. Elki też chyba tak polują na takie miejsca do parkowania między dwoma. Mówię w przenośni oczywiście elki, ale chyba się rozumiem. Miejsca nad głową. Nad moją głową ja mam 1,91 wzrostu. To też jest dla mnie szalenie ważne. Półka na górze na dokumenty, na różne rzeczy, które zazwyczaj wozimy w samochodzie, a niekoniecznie dobrze by było, żeby one były widoczne przez szybę. Oczywiście zbierają się tam różne takie dziwne rzeczy i przez wiele, wiele lat jeżdżą, ale jest fajna sprawa.
Nie widzicie tego wokół obiektywu, ale Docker ma również dużo schowków albo wgłębień, kieszeni na kokpicie centralnym. Między innymi jakaś śrubka chyba, albo jakiś inny element gdzieś jeździ nam tutaj. O, jest. Spinka. Już nie powinno nic tam jeździć. Tutaj miejsce na kubek, na jakieś drobiazgi, na spinki, na skrobaczkę. Różności. O, nawet na jeden grosz. Zadziałał stop start, tym razem go nie wyłączyłem. Stop start może samoczynnie też włączyć silnik, jeżeli stwierdzi, że jest za duży pobór energii z akumulatora, albo może po prostu nie wyłączyć silnika. Tak mieliśmy kiedyś na jeździe próbnej Tastera, że silnik nie został wyłączony, zastanawialiśmy się później, o co chodzi. I też internauta nam zwrócił uwagę, że mogło tak być. Oczywiście, że mogło tak być. Jedziemy na osiedle. Może tutaj znajdziemy miejsce do zaparkowania w sposób, który chciałbym. Jedźmy. Dwa miejsca wolne, nie parkujemy. Dwa miejsca wolne, nie parkujemy. Tutaj na przejściu nie parkujemy. Jedźmy tutaj. Dwa miejsca, tu patrzę na osiedlach pustki. No wszyscy w pracy, nie ma się czemu dziwić. Tutaj mamy jedno miejsce. O, tutaj jest fajnie, pięknie. Ok. Szukamy, parkujemy. Jesteśmy na parkingu, w związku z tym nie przeszkadzamy nikomu w jeździe. Robię to bardzo wolno, żeby znaleźć punkty orientacyjne, którymi są samochody sąsiadujące ze mną. Jesteśmy w domu. Widzę krawężnik, widzę samochód obok, z prawej, z lewej strony. O, i z kangurkiem, delikatnie, całkiem fajnie. Wracamy powoli do firmy. Może jeszcze zajedziemy na jeden parking pod dużym supermarketem, czyli prywatne zakupy tygodniowe, dwutygodniowe, dużo wody dla ochłody i jedziemy. Przeszkadza ten brak widoku tutaj przez szybę tylną, tylnych drzwi. Trzeba się mocno wyciągać, no ale to zaleta samochodu dostawczego. Jazda bez tych wybojów jest całkiem przyjemna. Duże przestrzenie, wygodna pozycja za kierownicą. Mógłbym oczywiście mieć jeszcze z 5 cm do tyłu, ale ta ściana grodziowa nie pozwala mi cofnąć fotela. Jeżeli będzie to wersja 5-osobowa, Docker 5-osobowy, to tam jest więcej miejsca, można cofnąć troszeczkę dalej. Ale ja nie jestem wymiarowy. 1,91 m, w związku z tym nie w każdym aucie czuję się dobrze. Tutaj, no może nie pojechałbym do Szczecina, albo jeżeli miałbym jeździć cały dzień non-stop, to może by mi to przeszkadzało. Nie wiem, jak na razie jest ok. To nie na mnie trąbią. Podjeżdżamy na zakupy już prywatne. Mamy pełną przestrzeń bagażową, pustą. Możemy na cały weekend albo i dwa zrobić zakupy.
prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Szukamy miejsca takiego między samochodami. O, widzę już. Tym razem po lewej. Wyraźnie widzę maskę samochodu, klapę silnikową, także wiem, gdzie samochód się kończy. Idealnie. Jak na egzaminie. Myślę, że bym zdał. Gorzej będzie z wyjazdem. Zrobimy to... O, ktoś wyjeżdża za nami. Cofajmy w kierunku przeciwnym, jak wjechaliśmy, żeby było trudniej. A jak? O, musimy się głęboko wychylać do tych lusterek. Ale bez napinki. Powoli i spokojnie możemy to zrobić. O, tutaj widzę jeszcze dwa samochody obok siebie, tym razem zaparkuję tyle. Ok, nie będzie to łatwe. Jakieś drogie Audi. Ale damy radę. Pamiętajcie, nie wstyd. Jest poprawić parkowanie. Nawet na egzaminie można to zrobić. A w szczególności w samochodzie dostawczym, gdzie jedziemy wyłącznie na lusterkach. Ok, jesteśmy w domu. Jesteśmy zaparkowani. Wychylam się, zobaczę, czy koło podjeżdża pod krawężnik. Nawet bez kangurka udało się. Można? Można. O, i stop start w tej chwili nie zadziałał. Może dlatego, że jechałem bardzo wolno na parkingu, może dlatego, że przejechałem krótki odcinek od ostatniego parkowania. System tak działa. Chroni silnik, żeby nie wyłączał się bez potrzeby. Jeżeli jest pobór energii z akumulatora, radio, klimatyzacja, w szczególności klimatyzacja, to wtedy też nie wyłączę. Jadę ciągle na klimie, to na pewno też będzie miało wpływ na średnie spalanie, jakie osiągnę. Ale co tam, na bogato. Wyjeżdżamy, wracamy do firmy. Towar rozwieziony, klienci zadowoleni. Zrobiłem zakupy prywatne w godzinach pracy. Czyli pożyteczne z przyjemnym. Tam wyraźnie obija się po przestrzeni bagażowej albo sama przestrzeń na tych dołach, chyba słyszycie. Koniecznie trzeba by tam zrobić podłogę drewnianą albo z tworzywa sztucznego. Raz, będzie na pewno ciszej. Dwa, nie porysujecie podłogi metalowej ostrymi przedmiotami. To dobry pomysł. Z tą podłogą oczywiście można boczki też zabudować drewniane. Drewnie robimy takie adaptacje. Bardzo często robimy adaptacje izotermy. Dla biznesu przewóz jedzenia przydaje się to. Mogą być to adaptacje z agregatem albo z podłączeniem pod fabryczną klimatyzację chłodzenia. Nie jest to tak wydajne jak agregat, ale do niektórych rodzajów działalności przewozu jedzenia
to zdaje egzamin, jest o niebo tańsze niż agregat. Niestety agregaty kupujemy w euro i to wpływa na jego wysoką cenę. Stop start zadziałał, czyli na parkingu jechałem za wolno i za krótko, a teraz zadziałał. Po naciśnięciu sprzęgła samoczynnie silnik włącza się. Nie ma konieczności przekręcania kluczyka. To jest ważne. Nie kręcimy wtedy kluczykiem. Kolejny postój na światłach i znowu stop start zadziałał. Wyłączę ten stop start na tym krótkim odcinku. O, i automatycznie silnik się wyłączył, nawet bez przyciśnięcia sprzęgła. Wyłączamy przyciskiem pod hamulcem ręcznym. Mamy działający system, ale trujemy. CO2, dwutlenek węgla. A jak na bogato. Dużo przestrzeni, naprawdę. Wysoka osoba taka jak ja zwraca na to uwagę. Ściana grodziowa mogłaby być tak z 5 cm dalej, no ale za to zabrałaby na przestrzeń bagażową, a w dokerze mam po podłodze 1,91 m długości przestrzeni bagażowej. Dosyć dużo. Co więcej, możecie zamówić wersję z kratą grodzeniową, gdzie zamykamy kierowcę w takiej przestrzeni, a tutaj mamy przestrzeń jeszcze dodatkowo bagażową, gdzie możecie położyć długie przedmioty. Prośba do Was, internauci. Tak się jadąc zastanawiam ciągle, gadać czy nie gadać. Więcej gadać, więcej dać Wam ciszy do posłuchania, jak dany silnik jeździ. Biję się z myślami, bo oczywiście mogę gadać ciągle, ale nie wiem, czy to o to chodzi, żebyście mnie ciągle słuchali. Bo najważniejszy jest samochód. Ale dajcie sygnał, napiszcie na forum, jakbyście chcieli. Zawsze mogę przygotować kilka ciekawych żartów. Może coś o historii Daci chcielibyście posłuchać? Ogólnie? Może jest to pomysł. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, dzielcie się z nami. Jazda próbna dokerem vanem też jest na prośbę internauty. Kręciliśmy filmik na temat montażu wideorejestratora. Też jest to pomysł internauty. Jeden z internautów wytknął mi fatalną, naganną wręcz pozycję za kierownicą. Nakręcimy filmik o poprawnej pozycji za kierownicą. Pomysł internauty. O, tutaj będzie ciężko. Tutaj będzie ciężko ze zjazdem, ale udało się. W takich sytuacjach zmiany pasa, tak jak ja od razu wjeżdżałem na teren firmy, no była mała widoczność. Okay. Parkujemy pod firmą. Oczywiście tyle. I znowu za blisko stanąłem. Poprawmy. Okej. Okay. Myślę, że teraz będzie dobrze. Thank you.
z kangurkiem. Nie widzę koła, nie widziałem koła. Jesteśmy lekko pod górką. Ale udało się. Pora na podsumowanie. Zrobimy je przed samochodem. Pora na podsumowanie jazdy próbnej Dockerem Vanem po mieście. Silnik 1.6, 100-konny, wolnosący, średnie spalanie 10,5 litra. No cóż, wolnosące tak palą. Dobrą ofertą była instalacja gazowa. Na szczęście ten silnik już wychodzi z oferty, więc nie ma się czego wstydzić z naszej strony. Mocne i złe strony. Zacznę od tych dobrych. Duża przestrzeń, dobra pozycja za kierownicą, duże lusterka ułatwiają zdecydowanie parkowanie. Dodatkowa półka nad głową kierowcy, rewelacyjny patent, rewelacyjny pomysł na wszystkie drobiazgi, papiery i inne różnego typu rzeczy. Wady? No, ograniczona widoczność do tyłu, brak widoczności bezpośrednio do tyłu, ponieważ jest ściana grodziowa. Brak widoczności poprzekątnej do tyłu, tam gdzie zazwyczaj w autach osobowych jest szyba do drzwi pasażerów tylnych. Ale można wspomóc się czujnikami parkowania, można wspomóc się kamerą cofania. Takie elementy możecie zamówić na dziale części albo fabrycznie samochód taki dojedzie. Wadą jest również też ograniczona dostępność tych modeli. Docker prawdopodobnie przełom 2000-2021 nastąpi zmiana modelowa. Zobaczymy, jak jest. Teraz w sierpniu jeszcze nic na ten temat nie wiemy. Zapraszam do kontaktu ze mną albo z Maćkiem lub z Maćkiem lub ze mną. Nie ma znaczenia, którym z nas. Ma znaczenie, jeżeli rozmawiacie z osobami niezaangażowanymi w naszą działalność, w nasz kanał Kararada Cię Lubi. Dzięki za lajki, dzięki za subskrypcje. Dzięki, że uczestniczycie w życiu naszego kanału. Do zobaczenia. Życzę dużo zdrowia. A to, co trzymam w ręku, to jest ten denerwujący element, który w przestrzeni bagażowej świergotał. Metalowe elementy jeżdżące po podłodze. Trzeba zwracać uwagę, co się wozi. Pozdrawiam, do zobaczenia.